kompas.org.pl. Na oko podróżnika witamy teraz Kubę Sienkiewicza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak to jest z trasami koncertowymi? Czy można wyruszyć w trasę i najeść się wegetariańsko? To jest problem złożony, bo jedzenie w podróży, szczególnie takiej podróży związanej z docieraniem gdzieś na koncert, najczęściej odbywa się wtedy, kiedy jest postój. Nie jesteśmy głodni, tylko mamy postój, więc jemy. Jemy w związku z tym byle co i byle gdzie. Żeby komfortowo odżywiać się w czasie podróży koncertowej, nie jedząc mięsa, trzeba pewne nawyki i myślenie nieco zmienić. Po pierwsze, trzeba pamiętać, że nie żyjemy w czasach głodu i jedzenie pojawi się. Jak nie teraz, w tym punkcie, to ono się pojawi za 2 lub 3 godziny w miejscu, które da nam większy wybór i więcej możliwości zjedzenia czegoś wegetariańsko, jednocześnie nie ulegając zatruciu. A druga sprawa, trzeba też pamiętać, że i to już jest wiedza z dziedziny nauki o żywieniu, że nadmierna podaż energii w pożywieniu to jest między innymi czynnik ryzyka przedwczesnego starzenia się i wielu chorób układowych. Nie na darmo wśród osób długowiecznych, takich, które przekroczyły 90 parę lat, sporo jest ludzi, którzy przeżyli w swoim życiorysie okresy głodu. Sybiracy, zesłańcy, osoby przebywające w obozach koncentracyjnych. Oczywiście, jeśli ich coś wcześniej nie zabiło, ale okresy głodu i zmniejszonej podaży energii pochodzącej z pożywienia w pewnym sensie działają protekcyjnie ze względu na rozwój chorób związanych ze fizjologicznym starzeniem. Zatem, jeśli powiemy sobie, nie boję się głodu, bo nie żyję w epoce głodu i to jedzenie się pojawi za chwilę, to mogę poczekać wtedy na takie miejsce, gdzie można bezpiecznie i wartościowo zjeść, nie konsumując mięsa przy okazji. Zatem to jest kwestia troszkę przestawienia myślenia i zmiany nawyków. I można, nie jest to problem. Czasy się zmieniły, tak jak powiedziałeś. Pewnie 20 lat temu, kiedy ruszałeś w trasę czy do różnych innych miejscowości poza swoją zamieszkania, gorzej było znaleźć ten wegetariański posiłek. Teraz już coraz więcej osób toleruje wegetarian, także restauracje w drodze. Tak, no niemniej jednak pamiętam, ponieważ około właśnie 20 lat temu zaczynałem żywić się w ten sposób. Jednak to się dawało zrobić. Oczywiście to było jedzenie nie całkiem zdrowe z innych względów, bo wysokokaloryczne, oparte głównie na węglowodanach, oparte na niedobrym tłuszczu, co prawda roślinnym, ale nie za dobrej jakości. Dość monotonne żywienie, ale jest też druga strona tego. Na koncerty nie jeździmy cały czas. To są jednak sytuacje sporadyczne w stosunku do reszty czasu, jaki spędzamy. Dlatego można się odżywiać w ciągu tych 2 czy 3 dni, kiedy mamy występy. Można się odżywiać, powiedzmy, nieco prowizorycznie. Nieco prowizorycznie i nikomu to nie zaszkodzi. Bo sobie to skompensujemy innym razem. Polska i świat. Jak bardzo różni się nasz kraj, jeśli chodzi o wegetariańskie jedzenie pod kątem innych krajów, nie wiem, zachodnich, wschodnich, w których byłeś? Ostatnio byłem w Austrii. I muszę powiedzieć, że zdecydowanie wolę tę sytuację związaną z restauracjami i z możliwością żywienia się poza domem, która jest w Polsce, niż na przykład tam. Tradycyjne jedzenie, dajmy na to takie Austrii, gdzie często jeździmy na narty na przykład,
No, jednak dla wegetarianina jest dosyć trudne do zaakceptowania, bo wszystko jest oparte na mięsie. Zatem próbując żywić się tam, natrafiłem po prostu na restaurację indyjską i tam już sobie jakoś dałem radę. Dziękuję bardzo, Kuba Sienkiewicz, o wegetariańskim podróżowaniu na Piątym Oku Podróżnika. Dziękuję bardzo. Kompas.org.pl